dzisiejszym odcinku bardzo nietypowe E36 w kompocie. Mój Uber już przyjechał. Cudownie. Jakaś dziwna ta Meriva. Dobry. Zawrotę na po prostu polnej drodze. Siema, siema Łukasz. Z Łukaszem już nieraz mieliśmy się zgadywać, w końcu się udało. Znamy się. W tym czasie tak. Znamy się nie od dziś. I co tu stoi za tobą? Szeroki kompot. Body kit, pandem został dodany tutaj. Cały przód jest z laminatu, maska, zderzak i przednie botniki. M-pakiet, lusterka, koła CS Karszery, przodu 9 cali, z tyłu 11. Time Attack zaopatrzył mnie w dokładki, przedni dyfuzor, tylni, boczne spitery. Wielki tylni spoiler, który dość rzuca się mocno w oczy, karbonowy. Otworzymy maskę od razu? Otworzymy. Cudownie, zobaczcie jakie wloty maski. Tak agresywnie, żaden kompot nie. Redukcja masy. Półtora kilo zaoszczędzone. Tutaj ma silnik Z4.6. Okej. 3 litrowy motor właśnie. 200? 230 koni seria, a teraz ma bodajże 260 koni. Zobaczcie, przyciemnione lampy. Tutaj to, co zauważyłem, spinki. Myślałem, że one są po prostu ozdobą, ale Łukasz może ściągnąć cały zderzak przedni. No te koła, tutaj 9 jednostek mówiłeś. No 9 cali przód. Tak. 9 cali przód. Na fliku. Zobaczcie. Podwójne zaciski, tak, z tyłu. Podwójne. Jeden jest hydrauliczny ręczny, a drugi to normalny. Cudownie. Spinki dodane z tyłu klapy. I można żeby było otwierać, tankować. I żeby nie uciekła. No i wydech. Zobaczcie, jak on jest wykonany. Cięcia są co 2-3 cm i to tak przez cały czas, całą, czy tylko końcówka nie, wydechu? Tutaj co widzimy, końcówka, reszta. Potem jest rura prosta. Jest prosta, wiadomo, ma jakieś też spawy. Karbonowa lota, jak już wcześniej tak, zauważyliśmy. Tak. Boczną wzmocniliśmy tylko blachą po środku, bo potrafiła falować. Ile centymetrów z każdej strony? Około 20 na stronę, tak myślę. Czyli tak jak w Nissanie GTR Whitebody z ostatniego filmu. Tam widziałem, też było po 20. Tak. Właśnie, jaka jest jego waga? Bo to jest tak odchudzone auto. Zobaczcie, w środku pełna klatka. Około tony, tak? Rozkład masy jest dość bardzo dobry. Spoilery ma, więc raczej nie odleci też. Dajcie znać w komentarzu, jak w ogóle pierwsze wrażenie wizualnie, co sądzicie, bo tak jak z Łukaszem rozmawialiśmy, ten projekt jest bardzo nietypowy. Jedni go kochają, inni podzielają inne zdanie. Podzielają inne zdanie, no mówią, że wiesz, na agrotunik, no. Dokładnie. W sumie na pierwszy rzut oka można tak pomyśleć, tak? No i środek. Mamy kubełki pełne, bardzo wąskie. Tutaj powyżej 90 kilo nie wejdziesz. Spróbuję tu wejść. O, panie! Będzie ciężko. O, panie! Deska karbonowa, boczki są z karbonu, z tyłu tak samo są boczki z karbonu. Kuwety masz karbonowe, kierownica jest karbonowa. Proszę bardzo, zdejmowana. Tutaj jak widzicie, pod deską rozdzielczą nic nie ma, wszystko wybebeszone. Tak, krajowa nagrzewnica jest zastosowana. Hydrauliczny ręczny, short shifter. Cały panel sterujący znajduje się obok pod ręką. Pompy, tu masz klakson, start, wentylator dodatkowy, jedna pompa, prąd, odcięcie prądu tu masz. No. Okej, okay, tak jak w Koenigseggu. W Koenigseggu było to tutaj, między dwoma fotelami. Nie, no, chciałem mieć wszystko, to jest według mnie dość ważna, istotna rzecz, więc chciałem mieć ją blisko. No to co, no to odpalamy. Ale procedura. O kurde! Strzela! Łukasz powiedział, że to jest mega głośne, a ja nie chciałem w to wierzyć. Jest bardzo głośny. Strzela tak, że mój pies by się wystraszył.
Ale jest głośno rzeczywiście. No jest, strasznie. A co słychać z tyłu pompy? No pompa właśnie, paliwa, wiesz? Jedna i druga. Jak kupiłeś ten samochód, to był totalny serial. Wiesz co, to było auto seryjne, które miało po prostu lakier. Ktoś zakładał BBS-y i po prostu jeździł jak taki bardziej lotowe auto, co nie? Masz zdjęcia z zakupu? Na pewno gdzieś znajdę. To pokażemy widzom. Zobaczcie, tak wyglądał samochód, jak Łukasz kupił. Kiedy kupiłeś to auto? Żeby cię nie skłamać, jakieś 3 lata temu. A od kiedy budujesz ten projekt? Jak długo trwało stworzenie tego, czym teraz jeździmy? Wiesz co, kupiłem to auto, cieszyło mnie, ale potem chciałem coś innego i od koło 2,5 roku budowałem to auto. Czyli po kupnie pojeździłem jakieś pół roku i zacząłem po prostu go modyfikować. Liczyłeś, jaki jest koszt modyfikacji tego auta? Czy przestałeś liczyć po 100 tysiącach? Wiesz co, no 100 tysięcy trzeba liczyć za takie modyfikacje. Tak grubo, za samo. Jeśli ktoś jest nawet pedantyczny, to wiesz, no sam koszt lakierów to też swoje wynosi, tak? Bo każda cały był lakierowany. Tak, środki cały był lakierowany. Cały był po prostu wyleweszony. Od podstaw był robiony tak naprawdę. Zatrzymaliśmy się w fajnym miejscu. Zobaczcie, jaka sceneria, ale przy okazji, oprócz tego, że możecie zobaczyć, jakie piękne mamy z Łukaszem foty na Insta z tego miejsca, to pokażemy wam przy okazji, jaki spas tu jest. Tu siedzi, no dosłownie ledwo palec wchodzi. Tu jest bardzo niewielki prześwit. Dosłownie 7 cm. Jak ty, stary, jeździsz tym autem? Jeździć to trzeba umieć. Jeździć to trzeba umieć, dokładnie. Ale kleją się te sliki. Patrzcie, co on robi. Zawraca. Wraca. Teraz zobaczymy, jak wygląda tankowanie, bo jest dość nietypowe. Tankuje się tutaj, tu jest zbiornik na paliwo. Szybkie, bo zbiornik ile mówiłeś? 10 litrów? Nie, 20. 20. Zobaczymy, ile wejdzie. Ale rurę masz wielką. Ciężko nie trafić. Tak to ja mogę tankować 66 zł. Dokładnie. Żeby moje tankowanie w Challengerze tak wyglądało. Lepiej palić gumę niż fajki. Paruje ci głowa. Zobaczymy, czy sięgniesz pedałów. Dzieciaczku, czy sięgniesz pedałów. Zobaczymy, czy ja tą skrzynię opanuję. Tego jestem najbardziej ciekawy. Jak plus! Ej, jest git. Czuć lekkość tego auta, jak się... O, ale powiem ci, że jest szeroki. Ej, ciężko się ustawić na pasie. Opłaciło się. W pierwszym momencie po wejściu do tego auta i prowadzeniu go po takiej trasie na przykład. Ale to jest zajawka w ogóle. No, stary, jak go-kart jakiś. I to ile jedziemy spokojnie? O stary! Ale jak to się trzyma rzeczywiście? No, trzyma się strasznie. Ja pierdzielę! Ale się trzyma drogi w stylu. O, strzał w berety. Zajebisty, bardzo dobre hamulce. Leciutko naciskam hebel. Jest no niska masa, a hamulce też są większe, więc też to jest trudne. Ten dźwięk to... Ej, stary! Takiej reakcji po sobie się nie spodziewałem.
cieszę. Go-kart, bo bardzo nisko powieszony. Czuję się jakbym, wiesz, w go-karcie siedział. Ten samochód może się do jakiejś tam większej prędkości rozpędzić. 250 spokojnie. Poleci? Spokojnie. Musisz tym autem pojechać na Nordschleife. Będziesz miał taką zajawkę, bo mam wrażenie, że ten samochód prowadzi się tak, jakby był stworzony do jazdy po torze. No, w sumie miałeś większe doświadczenie, więcej aut. Wieloma autami jeździłeś, więc możesz sobie porównać teraz, wiesz, czy to auto tak naprawdę dobrze się prowadzi. Tak? Bardzo dobrze się, w sensie ciekawie jest w prowadzeniu. Taki, że naprawdę czuję dużą frajdę z jazdy. W prowadzeniu tego auta, naprawdę jest super. Mega fajne przeżycie, bardzo ci dziękuję, że mogłem się przejechać tym autem na fotelu kierowcy. Zarobiliście. Ja jako jeden z nielicznych, bo wcześniej nikt nie jeździł. Poważnie? No, bardzo ci dziękuję za zaufanie w takim razie. Co to jest w ogóle za maszyna? Zobaczcie tylko, jak to wygląda. W ruchu ulicznym, w ruchu miejskim. No i z tej perspektywy auto wygląda, no, wygląda jak totalnie wyciągnięte z jakiejś gry. To jest też piękne w tym samochodzie, że naprawdę się wyróżnia. Mówcie co chcecie, ale dla mnie to jest bardzo ciekawy kompot. W zasadzie z każdej perspektywy wygląda dobrze. Dobra, wsiadamy do Ubera. Muszę wam powiedzieć, że reakcje ludzi, przechodniów, kierowców są tak pozytywne. Mało w którym aucie widziałem tyle pozytywnych reakcji. Naprawdę, sami widzicie, że naprawdę ludzie się oglądają, łamią sobie karki, wyciągają telefony i dają kciuka w górę. To jest piękne. Najlepsze reakcje. Ale chyba na tych mi. 3 litry. O star! Siedzisz mu, no? No, powiedz. Nie uciekłby, jakbyś był radiowozem. No. Zobaczcie tylko na ten widok w sterku. Lota, poszerzenie. Tak cały czas jedziesz, masz w sterko i nie możesz odetrwać o oczu. Teraz sobie tak rozmawiamy z Łukaszem i doszliśmy do wniosku, że najfajniejsze w tym wszystkim jest właśnie to, że to nie jest zrobione jakiegoś Subaru czy coś, czy z kupety, tylko właśnie z kompakta. To jest w sumie najfajniejsze, bo każdy uważa to za auto gruzowate, a jednak jest zrobione smacznie. I z tego miejsca żegnamy się, to znaczy my jeszcze pojedziemy dalej, ale bardzo ci dziękuję. Żegnamy się z wami przede wszystkim. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie ten samochód, bo to jest nietypowe auto i jedni kochają, inni nienawidzą. Ważne, że właścicielowi się podoba i to już podkreślaliśmy. Cieszę się, że mogłem dzięki uprzejmości Łukasza pokazać wam w końcu ten samochód, bo już długo się umawialiśmy. Subskrybujcie i oglądajcie dalej kolejne odcinki już w następnym filmie Uber w Lamborghini Huracanie. Do zobaczenia, cześć!